Jaki samuraj. Tak mi spadł, nie? Co ty gadasz? Muszę się siarką zaciągnąłem, w nosie mnie zaczęło z góry. I za PS-a na daleko? Cyk, pięknie. Czołem widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z ASG. Dzisiaj wracamy na pewno na znane wam bloki. Pakuję sprzęcior, ładuję magii. No i przy okazji mogę wam też pokazać moje nowe zabaweczki. Wybrałem sobie takiego APS-a Taiwangana. Możecie dać znać, co o tym sądzicie. APS może nie cieszy się jakąś najlepszą opinią w świecie airsoftowym, ale no cóż, zobaczymy. Jak przetestuję, to dam wam znać. Siema, siema. 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 Kurde, ile osób tu jest, ty? Siema. Kurde, szał. Szał, szał. Macie, tak? Piony klejmy. O kurwa, jaki samuraj. No kurwa, podpocę tego. Pozdrawiam jego mamę. Padł ktoś z tego samuraja dzisiaj? Jeszcze nie. Ja wyjdę ze środka i będę trzymał, jakby wchodzili do klatki, nie? Bardzo dobrze. A wy tam od tamtej strony, nie? Mówimy o małym bloku. Małym bloku. Jest gwizdek. Idziesz, idziesz, idziesz. Hit! Dobra, lewo czysto. Można wychodzić. Stysiu, idę! To też idziesz do mnie? Tak. To ja będę na środku. Tu jest gdzieś duży ogień. Coś jak jakiś snajper. Ja pierdolę, oni wszyscy przychodzą, nikt mnie nie widzi, nie? Żebym ja musiał chodzić po krzakach, ludzi szukać? A co tak właśnie miałem pytać, czemu tak spacerujesz? Co? No, nie mam amunicji, wiesz? Chciałeś mnie ślepakiem zajebać?
O proszę, tu mamy gościa. Kurwa, to ja się nie spodziewałem. Lubak jest. Jest, jest! Siemano! Zostali wszyscy? Tu leży, zobacz! Miałem dosyć kurwa strzelania, ty, ja podszedłem, tu oni tu siedzieli, nie? Rzuciłem im granat przez krzaki. Tak mi spadł, nie? Co ty gadasz? Kurwa, jakbym kamerę miał, to było zajebiste, nie? O, ale no, spoko, ja mam. Widziałem jak leci, ty tylko stąd tam. To jakiś garnek z wodą. Ty, o, ja tu wchodzę, oni nie będą ich z pleców, oni... Tutaj koczujemy w krzakach. No ja napierdolałem czego do was. Ty, oni do mnie mówią, ilu was jest? Dzięki. Wy ich tu sukcesywnie wybijaliście. Ja tylko widzę jak wracają, oni mnie mijają, człowieku, na parę metrów, nie? Ja się czułem jak gili snajper. Jesteś gotowy rozpierdolić ich na drobny mak? Ciało, oni wyglądają jakby się popłakali. Rozpierdalamy! O, dostałem! Dobra, weź to kończ! Kończ! Bo już chłopaku morale siadło. Nie wiesz, czego nam morale siadło? Ej! Nie wiesz, czego nam siadło morale? Jak dobyliśmy budynek, to nie baj na swoich, tak. No, cóż. Uśmiechy, panowie, uśmiechy. Czemu chodzicie? Bo już jest koniec, zmiana stron. A powiedz mi, a czemu tak zacząłeś klęczeć po typu wybuchu granatu? To nie ja. Czy ty ja. Klęczałeś? No. Ja. O co chodziło? Znaczy ja. Piszczało w uszach? Nie, bo to było tak, że wiesz, że ja leżę no. I wiesz, patrzę się i słyszę, że coś się szemra i myślę, że chyba on tam jest. No, no. I mówię, ktoś tam jest, a ty, no jest. I nagle spada i jeszcze się siarką zaciągnąłem. W nosie mnie zaczęło, że jest. I wiesz, się odwróciłem i z kolan wyskoczyłem tak i na kolana z powrotem. Ale już nic nie dało. Bo dupa przyjęła wszystkie kulki. No. O kurde, a było coś czuć na kulki tam z granatą? Było, było. Tak? No, dostałem tak. Bo ja to się zastanawiałem w ogóle, bo tak mówię, czy ja nie za blisko jestem, żeby mnie pole rażenia nie jebło. No dobrze się odwróciłem. No dobre na czyszczenie budynków, nie? Wrzucać gdzieś, gdzie nie ma no wyjścia. Po to było, ale jak widać zdaję egzamin w krzakach. Co się stało? Hello darkness, my old friend. Rozciąłem sobie rękę. A rękawiczka? No, przez chwilę nie było. Przez chwilę nie było? Przez chwilę tylko. A co to jest? A, to nie mechaniksy. I co sobie zrobiłeś? Nie, no... Tylko mechaniksy by ochroniły. Szybkie podsumowanie pierwszej rundy. Przeciwnik niezadowolony. Chłopakom morale spadło. Zresztą już w połowie gry. Nie wiem, coś się nie mogli dogadać w swoim teamie. Ja nie powiem, też na początku musiałem szukać tych akcji. No, zaczęło się bardzo, bardzo owocnie. Potem gdzieś tam zwolniło to tempo rozgrywki. Kręciłem się wokół mojego bloku, gdzieś tam do piwnicy zszedłem, tam to już w ogóle zrobiło się tak bardzo statycznie. Aż w końcu musiałem szukać akcji. Jak zacząłem szukać akcji po krzakach, to teraz muszę się cały otrzepać, bo nie wiadomo, czy jakieś kleszczuchy się do mnie nie przyssały, ale tego nie znoszę, wiadomo. No ale co, zaliczyłem kozackiego double killa na granat rzucony przez krzaki. To mi totalnie zrobiło dzień, powiem wam, jak dla mnie, to ja już mógłbym w ogóle wracać do domu, nie? Ale zagram jeszcze zamianę stron, zobaczymy jak będzie. Uj, maczeta jest jednorazowego użytku, raz wyjmiesz, to już nie wsadzisz. Chyba się nie chciało. Głowę mi trochę. Chcesz niżej tą antenkę? Szukam
Czekali cierpliwie. Ole samuraj, ja pierdzielę. Nie, no przeszkadza mi to w tym. Słuchajcie, będą ekstra pońcy za to, jak kogoś dojebiecie za tym, nie? Wbiegam na mały, odkładam kurwa karabin, wszystko i czekam za winklem, aż ktoś podejdzie. On gwizdnie czy jak? Tak. Biegniemy! Dostałeś broń, schodzisz. Dostał. Nope. Spokój, za ścianą są. Uważaj. Uważaj z lasu. Ła, dostałem! Ła, ale w plecy jedną. Dostałeś! Staza. Ale dostałem w plecy. Ale ty. Stazę potrzebuję. Masz? Tak jest, dawaj. Na nogę zakładałem stąd. Ale wstaj. Nice. Obu w drugim pomieszczeniu. No. Ale ledwo. Trzymaj stronę. Nice. A, widziałem cię. Widziałem gościa, jest daleko tam. Kurde, co jest? Co jest z tymi kulami? Biją ostro z krzaków. Trzeba się przegrupować. Ale go uratował krzak, ja pierdolę. No chłopaki, granat rzucają, słyszałem. Ale ten APS-ik robi robotę. Lewa ręka, wszystko widzowie, lewa ręka. Dobra, tu cię mam. O, następny podchodzi. Dobra. I z APS-a na daleko. Cyk, pięknie. Siedzi, ale to jest celna bestia, nie? Nie wiem, czy to będziecie na GoPro widzieć, bo może być przepalone. Kolor.
Oskar, jestem następny. Dobra, dawaj, bijaj, bijaj. Dajcie im podejść. Już w nim wjeżdżać, kurwa, za chwilę. Daj im chwilę. Bo się spłaczą. Nie wiem, czy mam już w nim wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. Daj jeszcze chwilę im. Czekaj. Czekaj. Dobra, tak! Zmieniam. Nope. Kurry, zapiął. Kolor, kolor. Panowie, bardziej w szyku musicie. W szyku, a nie w kupie. A słyszałeś tam? Nie wiem, to skupia sobie. No słyszałem. Dlatego mówię im, co mają robić. U góry są nasi, ale nie wiadomo, czy w pełni czysto jest, nie? Mam tu jednego. Które piętro? No, po pierwsze. Za tobą. Spierdolisz, no. Mam ich w środku. Ostatnie piętro? Tu, tutaj, na końcu. Dostałem! Tu! Medyk! Jest! Dostałem! No i dobra, kończymy tą nierówną walkę. Powiem wam, no ja tam się dobrze bawiłem, ale patrząc po minach przeciwnika, no to oni raczej średnio, no ale czasem tak bywa, nie? Przetestowałem w akcji APS-a. Trzeba przyznać, że jest kozak, nie? Glock 17, super sprawa. Magazynek gazowy podawał bez najmniejszego problemu. Coś takiego sobie wziąłem z Taiwangana. Nigdy z tym gazem nie operowałem, także nawet nie wiem, nic wam więcej nie powiem. U mnie działał. Tu kul jeszcze zostało. O, coś amunicji jeszcze jest. Każdy strzał wyszedł, nie było żadnego problemu. Kurczę. Proszę bardzo. Wystrzelane. Zero jest. Chowamy. I oby służył. Oby służył. Link do tej pukaweczki znajdziecie w opisie pod filmem standardowo. Przypominam wam też o zostawieniu łapeczek w górę, piszcie komentarze i do zobaczenia na kolejnych strzelankach. Pozdro. Że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówią o nas, że na mordę kuda, to ja i moja dziupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.